Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj z więziennej celi i chciałbym pokazać moim widzom, jaka jest różnica pomiędzy polskim więzieniem a więzieniem zachodnim w jednym z zachodnich krajów. Nie wiem, czy chcesz powiedzieć, w jakim kraju jesteś, czy. We Francji. No dobra, no to generalnie nie jest tajemnicą. Trochę tam się różni system penitencjarny, ale przede wszystkim chcielibyśmy Wam pokazać, jak traktują osadzonych w innych krajach, bo w Polsce jest niestety tragedia. Może nie we wszystkich zakładach warunki są straszne, katastrofalne, bo te zakłady są stosunkowo nowe, ale generalnie podejście, jedzenie, sposób traktowania. Mógłbyś pokazać swoją celę? To jest jednoosobowa. Najważniejsze co, to, że tutaj nikt mi nie wyliczał ubrania. Słuchaj, to jest bardzo ważne. W Polsce jestem przyzwyczajony, też sporo lat przesiedziałem do tego, że mam cztery koszulki, jedną bluzę, może jedną parę butów, no tutaj na każdy jest. Mam to, co powinienem mieć, tak? Wiadomo, że jestem ja nie ukrywam tego, ja nie będę tutaj mówił, że jestem niewinny, bo nie jestem niewinny, jestem przestępcą. Aczkolwiek po doświadczeniach w Polsce, no tutaj kara polega na tym, że moja kara polega na pozbawieniu wolności, a nie na tym, że ktoś mi łamie nogi, nie po tym, że ktoś mi pozbawia kontaktu z rodziną, jedzenia i tak dalej. Zaraz do tego wrócimy, ale pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to szafa, nie? W polskim więzieniu w ogóle nie do pomyślenia, bo tak naprawdę gdzieś tam pod łóżkami są jakieś takie pojemniki, tak zwane Mercedesy na rzeczy. I też w polskim więzieniu możesz mieć kilka par skarpet, w niektórych cztery, w niektórych pięć, trzy koszulki, cztery maksymalnie. A u ciebie to jak wygląda? Bo widzę po tej szafie, że chyba jest inaczej. U mnie to wygląda tak, że dostaję wszystko, co mi przychodzi. Co prawda po wyroku faktycznie, tak jak w Polsce, dają odzież skarbową, ale która jest nieporównywalna do tego, co w Polsce dają. Tutaj to jest wygodne, jest to nowe, No właśnie, przede przede wszystkim nowe. W nieporównywalne. Polsce Jeżeli chodzi o dostajesz. warunki socjalne, podejście, to jest w ogóle przepaść, nie do pokonania. Tutaj Widziałem wiem też już tutaj, telewizor. bo się dowiedziałem w tych Telewizor więzieniach, jest co to twój, znaczy czy. humanitarne traktowanie więźnia. Telewizor jest twój, czy. Telewizor jest za. Nie, wypożyczam go za 9 euro. Wypożyczam go za 9 euro, ale za 9 euro ja nie muszę zapłacić, bo tak naprawdę tu są pieniądze, które oni. Co prawda ja mam pieniądze swoje, ale jeżeli więzień nie ma, to dostaję od nich około, trudno powiedzieć, bo z tego nie korzystam, ale około 35 lub 40 euro raz na miesiąc. Także jeżeli ktoś chce telewizor sobie wynająć albo kupić papierosy czy coś do jedzenia, jest to niewiele, ale zawsze coś. No, w Polsce jest to nie do Jedzenie, przyjęcia. tak. Jedzenie chyba też jest trochę lepsze, nie? Trochę lepsze, czy może bardzo, nie wiem. Jedzenie jest. To jest normalne jedzenie. To jest normalne jedzenie, fakt Czyli faktem, nie że ma są żadnych tylko dwa jakichś tam posiłki. Są uprzyżeń, tylko tylko dwa jest normalne posiłki. jedzenie. No słuchaj, to. Trudno mi po prostu ludzie. Tutaj dostaję takie jedzenie, jakie ludzie sobie robią w domach. A ci ludzie, którzy nie mieli kontaktu z więzieniem, nigdy nie byli w tej jednostce penitencjarnej polskiej, nie są w stanie sobie wyobrazić jedzenia w polskim więzieniu. Dokładnie. Właśnie To chodzi o to, no, że wiele ludzi. wyobrażam sobie, że świnie mogą tak jeść. Właśnie wiele Bo ludzi prawdopodobnie te odurza ziemniaki, się. które zresztą dostajemy, są te pastewne tam. Także właśnie te dla świń. Wiele ludzi w Polsce oburza się, że więźniowie mają dobrze, że mają bardzo dobre jedzenie, bo jakieś tam zdjęcia się przedostają do internetu i w ogóle do przestrzeni publicznej. A tak naprawdę to jedzenie nie ma nic wspólnego z jedzeniem. Które dostaje normalnie człowiek, czy tam może sobie kupić. To jest po prostu wszystko najgorszej jakości, niejadalne. Wielu więźniów w ogóle tego nie je. To jest naprawdę no, tragedia. Jeżeli by ktoś tak naprawdę miał możliwość spróbowania tego, no to gwarantuję, że większość osób by tego nie tknęła. No niestety. Tak jest. Ale ja No. kiedyś opuszczając zakład karny, chciałem zabrać nawet trochę tego jedzenia. W Radomiu to się nazywało kadryl. Chciałem wynieść trzy kadryle, jak wychodziłem na wolność, ale nie pozwolili mi. Zabrali mi to. No wiadomo, z jakich względów nie pozwolili, bo chyba to jest normalne. A podejście na przykład funkcjonariuszy
tutaj, a w Polsce? Miałeś w Polsce jakieś problemy z funkcjonariuszami? Może pierwszy zapytam o to. W Polsce? Tak, w Polsce mam w każdej jednostce, prawie niemalże, że w każdej jednostce problemy z funkcjonariuszami. Oczywiście ja nie twierdzę, że jestem święty. Jestem oczywiście konfliktowy również poza planem, ale największe takie moje konflikty, o których mogę wspomnieć, to w zakładzie, jednym z zakładów karnych w Polsce. Wydania telewizora, o tym miałem awanturę taką, można powiedzieć, więc ja odmówiłem ubierania odzieży skarbowej. Za to zostałem pobity. Kiedy moja konkubina złożyła zawiadomienie o pobiciu, przyjechał policjant, porobił zdjęcia, do lekarza mnie zaprowadzili, zrobili obdukcję. Była sprawa w sądzie, po czym oni zrobili. Dostałem 8 miesięcy za składanie fałszywych zeznań, ponieważ sąd uznał, że sam sobie nogi, nie wiem, czy były połamane, czy nie, bo po takich badaniach mnie porobili, były całe sine. Powiedzieli, że zrobiłem to nie wiem z jakiego powodu, chyba żeby zaszkodzić funkcjonariuszom. Sam sobie zrobiłem krzywdę, żeby zrobić funkcjonariuszom problem. No i tak dostałem 8 miesięcy za składanie fałszywych zeznań. Czyli generalnie w Polsce to jakby było bardzo częste, że jakieś tam nadużycia ze strony służby więziennej, czyli i pobicie, i jakieś. Oczywiście. Ludzie nie mogą mi nie dowierzać, bo to faktycznie brzmi. Trudno w to uwierzyć. Proszę sobie w takim razie wejść w internet, w Google, sprawdzić zakład karny Barczewo. Co tam się działo? I to stwierdził Komitet Przeciwdziałania Torturom. Tak, no ostatnio Potem stwierdził. reporting, to co się stosuje przeciw terrorystom. No tortury. Ostatnio też na początku roku była afera w zakładzie karnym w Tarnowie, też po raporcie właśnie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Prawdopodobnie tam dochodziło do znęcania się nad osadzonymi i jakieś tam konsekwencje chyba były wyciągane wobec niektórych funkcjonariuszy. Wiem, że trwa śledztwo, ale to jest tak naprawdę, proszę Państwa, wierzchołek góry lodowej, bo wiele tych spraw nie wycieka na zewnątrz, bo po prostu nie ma jak wycieknąć, bo to jest tak hermetyczne środowisko Służba Więzienna, że to po prostu no, jest bardzo ciężko wydostać na zewnątrz, a jeżeli już nawet wydostaje się na zewnątrz, to niestety no, organy ścigania nie dowierzają osadzonym i te sprawy wszystkie są umarzane. No, taka jest niestety praktyka. Sprawy, wiesz co, sprawy są o tyle umarzane, o ile umarzane, ponieważ ja jestem osobą roszczeniową. Ja o wszystkich nadużyciach piszę i do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, i do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również i do prokuratury. To nie to, że sprawy są umarzane. Odmawiane jest wszczęcie śledztwa. I kiedy ja podaję nazwiska funkcjonariuszy konkretnie, oni odmawiają, nie przesłuchując nawet. Nie przesłuchując tych osób. I z tego za każdym razem, kiedy to się stanie, ja składam skargę do Strasburga. Mam teraz w Strasburgu około 30-40 skarg tego typu. Wszystkie zostały przyjęte, czekają na rozpoznanie, ponieważ oczywiście, jak wiadomo, kiedy PiS był przy władzy, odmawiał wypłacania tych odszkodowań, więc to wszystko było zamrożone. No teraz czekam. Tak, no ja też miałem jedną sprawę wygraną. Próbowano tam ze mną pójść na ugodę, bo początkowo sądy w Polsce jakby negowały. Przegrałem procesy w sądach polskich. Już jak trafiło do Strasburga, to chcieli pójść na ugodę. Nie zgodziłem się na ugodę i dostałem zadośćuczynienie. Niewielkie, ale jakieś tam dostałem. I myślę, że gdyby więcej osób pisało te skargi właśnie w tamtym czasie, bo teraz, ja nie wiem jak jest teraz, bo ja już od kilku lat nie przebywam w zakładzie karnym, ale z informacji, które docierają do mnie, no nie jest najlepiej i nie poprawiło się jakoś znacząco. Wiem, że Nie. funkcjonariusze się bronią przed tymi zmianami, bo to jest Można mądra sprawa. dzwonić 2 razy w tygodniu. Tak, to, że można dzwonić do rodziny 2 razy w tygodniu, a nie raz w tygodniu, no to nie oszukujmy się, no niewiele to zmienia. Tak, no właśnie, to jest po prostu tak system. Ten system jest tak zatwardziały i taki beton tam jest, że to będzie bardzo ciężko zmienić. A powiedz na przykład w tym więzieniu, bo wiadomo, że tam jest trochę inna przestępczość, ludzie z całego świata, duży kocioł kulturowy, że tak powiem. I tam funkcjonariusze na przykład są tacy prowokacyjni, jakieś takie sytuacje konfliktowe, pobicia, nie wiem, jakichś funkcjonariuszy, coś takiego zdarza się tam też? Nie, nie, słuchaj, konfliktowe.
Mi się, oczywiście byłem już karany dyscyplinarnie, ale niektórzy funkcjonariusze myślą, że są w jakiś sposób złośliwi, myślą, że są w jakiś sposób, ale oni nie dorastają do pięt temu chamstwu z polskich zakładów karnych. Nawet, zdarzają się faktycznie użycia przemocy, ale to są, bo tutaj, no to są, tak jak wspomniałeś, to są ludzie z różnych stron świata, dużo Arabów, tylko od takich prymitywnych Arabów dużo jest, no i po prostu zdarza się czasem, kiedy jest przemoc wobec nich funkcjonariuszy, no to oni również używają przemocy. Czasem jest to, no nie oszukujmy się, no tak jak policja. Ja tutaj po prostu rozumiem, że czasami jest to, muszą tego użyć. Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś ma połamane ręce, nie ma czegoś takiego, że ktoś umiera. Nie oszukujmy się, w zakładzie karnym, jak wspomniałeś w Tarnowie, tak, zmieniło się, zmienili dyrektora, dlatego że ludzie umierali, byli zabijani. Ja pamiętam kiedyś za dyrektora Koziary, on się nazywał Koziara, zostało zakatowanych, zamordowanych dwóch chłopaków. No przecież my jesteśmy w Europie, a nie w Ja jakiejś Korei. pamiętam, że było głośno, aczkolwiek głośno, to było chwilę, tak w środowisku tym, powiedzmy naszym, było głośno i gdzieś to jakimś szerszym echem się nie odbiło, bo mimo, że gdzieś tam w mediach były opisywane te zgony, to jednak nic się tak naprawdę no, nie wydarzyło, no, chyba żadnych konsekwencji tam nikt nie poniósł, nie? No, Tak, także... on cały czas on cały czas był w zakładach psychiatrycznych i tak dalej, no unikał odpowiedzialności. Czyli gdzieś tam się coś działo w kierunku jakiegoś no, postawienia go. Ja Działo różne się, wersje słyszałem. Ja działo też się. nie chcę tutaj jakby powtarzać, bo to takie plotki gdzieś jak jeszcze siedziałem w więzieniu, to docierały do mnie takie informacje, że niby gdzieś tam się takie rzeczy działy, w sensie, że miał być postawiony przed sąd, powiedzmy tak, no ale nie doszło do tego. Wiem, że teraz też w ostatnich miesiącach, tak jak mówiłem, tam się też działy rzeczy złe. W ogóle Tarnów ma naprawdę złą opinię i ja tam byłem osadzonym i wiem, co tam się działo wtedy, jak ja tam byłem i po prostu tam bicie z osadzonych było na porządku dziennym. No, taka prawda jest. Jak ktoś gdzieś tam w ocenie funkcjonariuszy podpadł, to przychodzili i po prostu prali takiego delikwenta. No i to było na porządku dziennym, no, kiedyś w Tarnowie. Czyli tutaj nic takiego nie ma i generalnie jest spokój, tak? Chciałbyś coś? Wiesz, mi się nie zdarzyło, a naprawdę ja jestem osobą konfliktową. No, czyli to też jakby mówi o tym, że nie jest źle, nie? Nie, A powiedzmy. naprawdę, no ja na. A kontakt z rodziną też jest tak utrudniany, że nie wiem, masz telefon wyznaczony raz Słuchaj, w tygodniu. kontakt z rodziną jest tak utrudniony. Jak ja kolegom, którzy byli w polskim więzieniu, pokazuję, widzisz, co ci pokazuję? Telefon, tak. To jest telefon, tak? Tak. Którego mogę korzystać całą dobę, w nocy, nie w nocy, w dzień. Aha, czyli takiego problemu nie ma, że dzwonisz bez jakichś tam limitów, tak? Bez limitów. To jest, ja sobie tutaj sam, oni mi żonami przez internet Musisz mieć doładowany telefon. uzupełnia stan konta i korzystam kiedy chcę, A powiedz mi, mówię. Nie ma miałeś żadnego problemu. jakieś zajęcia sportowe, nie wiem, jakieś takie rekreacja, tak zwana, nie wiem, bo w zakładach karnych w Polsce Zdobywano boisko. Masz boisko do piłki nożnej. Masz boisko do siatkówki. I 2 razy w tygodniu jest siatkówka, 2 razy w tygodniu jest piłka nożna. Raz mamy bieganie wokół tego boiska, to jest ten jogging. Mamy crossfit, mamy siłownię 4 razy w tygodniu. Jeśli chodzi, ktoś chce, mówię, to są różni więźniowie, są więźniowie też tacy, którzy nie radzą. Dużo jest więźniów, którzy sobie nie radzą. Mimo z tego, że są dobre warunki, to wiadomo, to jest odosobnienie od rodziny i tak dalej. No, wiadomo, że popadają w używki. Ale jeśli ktoś chce korzystać ze sportu, który jeżeli widzi, że chcesz, też wyciąga rękę do ciebie, pomaga. Po prostu ja się tu trochę dziwnie czuję, bo ja nie jestem do takiego standardu przyzwyczajony. Ja nawet nie mam, prawdę mówiąc, a nie lubię służby więziennej, bo ja wiele lat spędziłem w polskim więzieniu, a tutaj się dziwnie czuję, bo po prostu nie mam za co ich nie lubić. Jeśli coś potrzebuję,
Mówię. To oni mi pomagają. Dlatego mówię. Tak, dlatego troszkę jest. Chyba nie ma tyle powrotów do przestępstw, nie? Tak mi się wydaje, że ludzie tam nie wracają. Wiesz co, no wiesz, tutaj jest problem na zachodzie z Arabami, no oni, no taki już mają, no tak, taki tryb, że oni wychodzą, wracają, ale ci ludzie faktycznie, no słuchaj, jeżeli są do takich narkomanów, którzy chcą się leczyć, są terapie, no w jakiś sposób na pewno tutaj lepiej to działa, ten system resocjalizacji, jeśli można tak, w ogóle. To się zależy od człowieka, jeżeli człowiek się chce zmienić i zmienić jakby swoje życie. Ja też, słuchaj. Jak ja tu zobaczyłem, że oni z kimś jadą do urzędu, organizują konwój, ubrani normalnie jadą do urzędu, żeby mu pomóc dokumenty wyrobić, żeby on wychodząc z więzienia nie był bez dokumentów. Ja ostatnio widziałem sytuację, gdzie kobietę z zakładu karnego wiozła grupa interwencyjna w pełnym umundurowaniu na pogrzeb. Tak, no, zgadza się. Po prostu w pełnym umundurowaniu grupa interwencyjna to są tak, tacy komandosi jakby służby więziennej, czyli tak jak ubrani jak antyterroryści policji. Dokładnie, z długą bronią. Tak, z długą bronią. I po prostu kobietę doprowadzono tak na pogrzeb i to też no gruba akcja, nie? To po prostu wystarczyłoby trzech chłopów i dowieźliby ją normalnie. Ona tam żadnego zagrożenia nie. W ogóle zobacz, w jaki sposób to zakłóca całą ceremonię. Przecież to jest pożegnanie kogoś bliskiego, a wszyscy się koncentrują na tym, czy oni będą strzelać, czy... Tak, to w ogóle wielka sensacja, bo nie da się skupić. Pobliżej to bardziej przypomina te zatrzymania antyterrorystów, którzy zatrzymują przestępców rano o 6 niż, wiadomo, tak, jakąś ceremonię. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Chyba, że chciałbyś jeszcze powiedzieć. Nie wiem, chciałbyś coś powiedzieć do naszych widzów, bo myślę, że wiele osób zobaczy ten filmik i masz jakieś takie przesłanie albo coś. No nie mam. No, generalnie pozdrawiam, że nie polecam nikomu zwiedzania ani więzień w Polsce, ani za granicą. Dokładnie. Aczkolwiek chciałbym po prostu przedstawić, chciałbym pokazać, bo ludzie myślą, tak jak powiedziałeś, że mają za dobre menu, że mają za dobre warunki. Ludzie nie wiedzą, o czym mówią. Tak naprawdę. Nie znają sobie sprawy. Oczywiście, tak jak mówię, ja jestem przestępcą i prawdopodobnie tym przestępcą będę, ale to, co się dzieje, to jest nieprawdopodobne. Ja nie życzę nikomu z tych ludzi, którzy twierdzą, że jest dobrze, żeby ich dzieci albo żeby oni sami znaleźli się w tym więzieniu. Dokładnie. No i tym akcentem. Także dziękuję. Ja również dziękuję.